Cześć, dzień dobry z tej strony Marzena. E, idziemy do kolejnego filmu. Ten film będzie również w dwóch częściach, i chcę ci opowiedzieć o tak zwanych mocnych pytaniach. Co to są mocne pytania? W języku angielskim brzmi to dużo lepiej. To są empowered questions, czyli takie pytania wypełniające cię mocą. E, i jest tych pytań pięć, ale dzisiaj no, zrobimy taki wstęp. Dlaczego w ogóle o tych pytaniach? I w ogóle skąd się wziął ten temat? Jak ja spotkałam się z tymi pięcioma pytaniami, to zauważyłam, jak bardzo zmieniło się moje nastawienie. Z minusa na plus. Eee, i, I oczywiście ja o tym wiedziałam, ja o tym czytałam. I wiecie, wiedzieć, wiedzieć to są dwie różne rzeczy. I nagle ja poczułam całą sobą, jak bardzo ważne jest, jakie pytania zadajemy sobie sami, jakie pytania brzmią w naszej głowie, jakimi pytaniami myślimy. To jest mega istotne. Kiedy świadomie zaczęłam sobie zadawać te pięć pytań, które podam Ci w tym i w kolejnym filmie, to zauważyłam, jak zmienia się moja energia, jak zmienia się moja wibracja, jak zmienia się moje nastawienie i jak w związku z tym zmienia się em, dużo w moim życiu, choć przecież tak naprawdę fizycznie nie zmieniło się nic. A jednak zmiana nastąpiła. Ok? E, dzisiaj mam dla ciebie pytanie: jedno pytanie mocy i drugie pytanie, które ci tę moc odbiera, i od tego chcę zacząć. Jest takie jedno słowo, które totalnie pozbawia nas wewnętrznej mocy, odwagi, wiary, i jakby Sprawia, że spadamy od razu um, z tych fajnych, wysokich wibracji. Um, tak, jakby to pytanie um, wysysało z nas wszystko, co najlepsze, tak, ja to odbieram. Um, to pytanie. Może być zawarte w jednym słowie, <laughs> a my odmieniamy to pytanie przez różne przypadki. Tak to nazwę. O co chodzi? Sprawdź sobie, jak to czujesz. Zadaj sobie pytanie. Przypomnij sobie takie zdarzenie, z którego nie jesteś zadowolona, zadowolony. No, nie jesteś zachwycona, zachwycony. Coś się wydarzyło nie po Twojej myśli. Być może to Ty coś zrobiłaś, zrobiłeś. Że wydarzyło się no, no nie fajnie, tak? I, z, I zadaj sobie takie pytanie, dlaczego? I poczuj, co się w tobie dzieje, kiedy pytasz siebie, dlaczego. Kiedy uczę ludzi komunikacji, to. To słowo dlaczego jest, takim, jest taką czerwoną żarówką, która się zawsze zapala, którą ja zawsze włączam ludziom, bo słowo dlaczego to jest bardzo agresywne słowo. Bardzo, to jedno z najbardziej agresywnych słów. A my mamy taki nawyk nieustannego pytania siebie i innych: dlaczego? Posłuchaj tego: dlaczego się spóźniłeś? Dlaczego nie zjadłeś zupy? Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Dlaczego tak zaparkowałeś? Dlaczego to zrobiłeś, a tamtego nie zrobiłeś? Dlaczego wcześniej nie pomyślałeś? Sprawdź, czy to prawda u ciebie. Ja zauważam, obserwuję nasz ludzki nawyk nieustannego pytania: dlaczego? I to nie jest pytanie o informację. Bo pytanie o informację brzmi tak, jak dzieci zadają. Dlaczego przychodzi święty Mikołaj? Dlaczego pada deszcz? Dlaczego słońce w lecie jest na niebie wyżej, a w zimie niżej? To jest pytanie o informację i to jest trochę inny rodzaj tego słowa dlaczego? Wierzę, że czujesz tą różnicę. Ale kiedy my się odnosimy do przeszłych zdarzeń, Dlaczego mi nie powiedziałeś? Dlaczego nie zrobiłeś? Dlaczego tak zaparkowałeś? Yy, dlaczego nie przyszedłeś? Nie przyszłaś? Dlaczego nie pomyślałaś? Nie pomyślałeś? To co tam jest za tym pytaniem? Za tym pytaniem jest ukryta pretensja. I my sobie nie zdajemy sprawy z intencji, jakie to słowo niesie, i z takiego trochę podskórnego znaczenia. Ale nasza podświadomość i nasz umysł doskonale to znaczenie wyczuwa. I, I poczuj teraz, gdybyś sobie miała, miał przypomnieć jakieś wydarzenie, które się wydarzyło, i ty miałaś miałeś w tym swój współudział, i zapytaj siebie, dlaczego tak zrobiłam, dlaczego tak zrobiłem, jak mogłem tego i tego nie zrobić, i co się dzieje z Twoimi emocjami. One od razu pikują w dół, dlatego że to słowo od razu Cię sprowadza do poczucia winy i wstydu, czyli, czyli do bardzo niskich wibracji, w których nic dobrego się nie dzieje. Okay? Jeszcze nie widziałam nikogo, żeby samo poczucie winy i wstyd kogokolwiek zmotywowało. Jeżeli cię motywuje, to zawsze tam jest coś więcej, tam się musi pojawić odwaga. Która jest wyżej wibracyjnie. Natomiast poczucie winy i wstyd od razu po prostu spuszcza nas w czarną, głęboką studnię, z której bardzo ciężko wyjść. I robią nam to ludzie, którzy są nieuważni na to słowo, bo to jest nawyk. I też my sami sobie to robimy w naszym wewnętrznym dialogu. I teraz, jak to słowo jest odmieniane i jakie to są zdania? Jeżeli coś ci się dzieje w życiu, Um, to co takiego się pojawia w tobie, kiedy słyszysz, dlaczego mnie to spotyka. Dlaczego ja. Poczuj to zdanie. Czy to, czy to zdanie e, cię wspiera? Czy to zdanie napełnia cię mocą, czy raczej właśnie opuszcza do czarnej głębokiej studni, niemocy, rozpaczy. Żalu, lęku, wstydu, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego sobie to robię, dlaczego ty mi to robisz, dlaczego wciąż to samo się powtarza w moim życiu. Każde pytanie, które zaczniesz od dlaczego coś się stało, coś się wydarzyło, coś się wydarza, to poczuj gdzie ono Cię prowadzi bo mnie ono nie prowadzi w dobre, fajne emocje ono nie prowadzi mnie do środka do miejsca mojego spokoju z którego to miejsca mogę podjąć wspierające mnie decyzje nawet jeżeli one są trudne tylko sprowadza mnie do czarnej, głębokiej studni w której taplam się w swoich mm, odbierających mi moc emocjach Czyli, czyli właśnie w strachu, panice, lęku, złości i to nie tej konstruktywnej tylko właśnie tej odbierającej moc, Bo to jest cały czas grzebanie w przeszłości. A żeby powrócić do radości życia, to, to trzeba patrzeć w przyszłość. I dlatego pytania, dlaczego, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego ja sobie to robię, dlaczego ty mi to robisz. Dlaczego tak jest na świecie, że w jakie Cię to wibracje wprowadza? Jakie emocje to w Tobie budzi? Czy to Ci daje siłę? Te pytania odbierają siłę i stamtąd jest się bardzo trudno wygrzebać. I ja naprawdę pracując z ludźmi, ja słyszę te pytania, kiedy opowiadają mi kawałki swoich historii. To tam cały czas jest gdzieś z tyłu głowy to pytanie: ale dlaczego ja, dlaczego ja nie potrafię, dlaczego ja nie umiem, dlaczego wciąż mi się to przydarza, dlaczego wciąż mi się to powtarza? Tam cały czas jest masa pytań zaczynających się od dlaczego. I z tego miejsca jest się bardzo trudno podciągnąć czyli wystawić głowę ze studni już nie mówiąc o tym, żeby wyjść. Więc zapraszam Cię do tej uważności, do przyjrzenia się swojemu dialogowi wewnętrznemu. Jak często pytasz siebie i innych, dlaczego? Komunikacja zawsze działa w dwie strony, i to, co robisz sobie, to robisz też innym: swoim partnerom, e, dzieciom, współpracownikom, e, rodzinie ogólnie pojętej. Bo jeśli w tobie pobrzmiewają te pytania, zaczynające się od dlaczego, to tak samo pytasz innych. Więc ty pytasz swojego dziecka, dlaczego zapomniałeś kapci, dlaczego nie wziąłeś butów, dlaczego dostałeś taki stopień, dlaczego tego nie zrobiłeś, dlaczego nie pościeliłeś łóżka. Tak samo pytasz swojego partnera, rodziców, współpracowników. I zadając im tego typu pytania, spychasz ich mniej lub bardziej. No, w tą czarną studnię poczucia winy, wstydu, lęku, żalu i tej niekonstruktywnej złości, która za chwilę się pojawi w formie agresji, kiedy będzie tego za dużo, kiedy będzie zbyt duże przytłoczenie winą, wstydem, lękiem. Um, więc zaobserwuj to w swoim życiu. Ok? W kolejnym filmie dam Ci cztery pytania. Cztery. Jest ich pięć i dzisiaj będzie pierwsze, ale w kolejnym filmie dam Ci cztery pytania, które wyciągają Cię ze studni natychmiast. Natomiast zanim do nich przejdziemy, to zatrzymajmy się w tym miejscu... Hmm. No właśnie. Zatrzymajmy się w tym miejscu spokoju. Stańmy... Na nogach, złapmy grunt i, i odnajdźmy się w miejscu spokoju. Bo kiedy pytasz, dlaczego, to pojawiają się trudne emocje, niskie wibracje, szalejące w tobie, i z tego miejsca nie podejmiesz żadnej dobrej decyzji. Nie wystawisz głowy ze studni, żeby to zrobić, żeby wyjść z jakiegokolwiek gówna w swoim życiu. Potrzebujesz znaleźć miejsce spokoju. Ja o tym mówię w wielu filmach. Obejrzyj, proszę, wcześniejsze filmy. Tu jest to miejsce. W poprzednim filmie i jeszcze wcześniejszym mówiłam na temat takiego oceanu, który być może na powierzchni jest sztorm, ale na dnie oceanu jest zawsze spokój, jest zawsze cisza. I tak to sobie wyobraź. Że kiedy masz te trudne emocje, to jest sztorm na powierzchni, ale w tobie zawsze cisza jest. Tylko trzeba wejść, wylądować na dnie oceanu, czyli tu, w środku. Tu jest sztorm, tu jest spokój i cisza. I to jest ten pierwszy krok, zanim wystawisz głowę ze studni, co będzie jutro w kolejnym filmie. OK? I teraz, jakie to jest pytanie? I to jest pierwsze pytanie mocy, i zapraszam cię, bo ono ma naprawdę magiczną moc. Zapraszam cię, żebyś sobie wypróbowała, wypróbował to pytanie. Jak to robimy? Znajdź sobie miejsce, gdzie możesz być sama sam, yy, gdzie masz ciszę, spokój, gdzie możesz, yy, gdzie nie ma tylu bodźców. Pamiętaj, autostradę myśli potrzebujemy wyciszyć. Hmm? Odrobinę uspokoić te szalejące wiatry umysłu i ten kołowrotek myśli, który się non-stop kręci. I teraz zobacz. Siadasz sobie, zamykasz oczy i schodzisz świadomością. Ja zapraszam tutaj, na klatkę piersiową. Ty, jeżeli czujesz, możesz zejść do brzucha, jak chcesz. Ale chodzi o to, żeby przenieść uwagę z głowy niżej, do centrum dowodzenia do centrum świadomości, do centrum podświadomości. Ok? Pomóż tak chwilę. Jak poczujesz, że już trochę myśli zwalniają, już troszeczkę autostrada myśli jedzie wolniej, to daje ci takie pierwsze pytanie mocy. Pytanie brzmi, absol absolutnie kocham to pytanie. Uwaga. Wynurzamy głowę ze studni. Pytanie brzmi, hmm? jeśli to doświadczenie, które teraz mam, będzie trwało wiecznie, to jakie jakości muszą się poprawić, muszą się pojawić w moim życiu, abym miała spokój umysłu? Jeszcze raz. Jeśli to doświadczenie, które teraz jest w moim życiu, będzie trwało wiecznie, to jakie jakości muszą się pojawić w moim życiu, abym miał, miała spokój umysłu? I posłuchaj odpowiedzi. To jest pytanie, które Cię wyciąga ze studni, z dna rozpaczy. Niewiary, e, rezygnacji, żalu, wstydu, lęku wychylasz głowę ze studni. Jeśli to doświadczenie, które teraz mam, które teraz przeżywam, które mi się dzieje w życiu, miałoby trwać wiecznie, to jakie jakości muszą się pojawić w moim życiu, abym miał miała spokój umysłu? I to pytanie sprawia, że lądujesz całkowicie w centrum dowodzenia. I znajdujesz pierwsze odpowiedzi i narzędzia, czego potrzebujesz, aby wyleść ze studni. To pytanie pozwoli Ci, żeby wyszła głowa, a za nią cała reszta. I jak ja sobie odpowiadałam, Kiedyś na to pytanie, w takim dla mnie bardzo trudnym zdarzeniu, myślę, że ocierałam się o, o depresję. Na szczęście yy, jestem bardzo uważna i szukałam od razu wsparcia. A i też dużo wiem, więc to też mi w jakiś sposób pomaga, chociaż nie zawsze <trafię> potrafię z tego skorzystać. Więc wsparcie się przydaje. Ale kiedy ja sobie zadawałam to pytanie, to nawet mam tutaj zapisane odpowiedzi. Że ja potrzebuję cierpliwości, zaufania, akceptacji, otwartości. I te odpowiedzi znowuż nie pojawiają się stąd, tylko stąd. Ok? I jak my docieramy do tych odpowiedzi, to pojawia się w nas a, duża ulga. Ja mam takie doświadczenie. Pojawia się w nas nadzieja, pojawia się ten spokój w głębi oceanu, to osadzenie, przestajemy walczyć z tym, co jest, przestajemy tracić siły na walkę z tym, co jest, przestajemy zaprzeczać. Po prostu, tak jak mówiłam, zmiana zaczyna się z miejsca akceptacji. To pytanie, Prowadzi nas do akceptacji tego, co jest, a zmiana się właśnie tam zaczyna. I więc to jest pierwsze pytanie: mocy, to jest takie wychylenie głowy ze studni, to jest takie, ok, jeśli to doświadczenie będzie miało by trwać wiecznie, to czego potrzebuję, żeby się pojawił we mnie spokój? I naprawdę odpowiedzi są w Tobie. Więc po prostu ich posłuchaj i sprawdź, co się wydarzy. I dopiero teraz, kiedy już wiesz, żeby nie pytać dlaczego, teraz, kiedy już wiesz, jak wychylić głowę ze studni, z tego dna rozpaczy i bardzo trudnych emocji, odbierających ci moc, możemy przejść do pytań, które nie będą się odnosić do Przeszłości I nie będą cię wrzucać w jakąś, w jakąś winę, wstyd, lęk, tylko zaczniemy patrzeć w przyszłość. I będziemy mogli budować i właściwą strategię, i zadbamy o wibracje, i zadbamy o koherencję umysłu i serca, i wszystko się będzie składać. Pierwsze pytanie: Jeśli to doświadczenie miałoby trwać wiecznie, to czego potrzebuję, żeby miała miał spokój umysłu? I z tym pytaniem cię serdecznie e, i z tym pytaniem cię zostawiam. Serdecznie cię pozdrawiam. Kolejne cztery pytania w kolejnym filmie. Jeżeli chcesz się czymś podzielić, śmiało napisz komentarz, możesz napisać do mnie na priv. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wiadomości, które dopływają do mnie właśnie od Was na priv. No i co? No i do zobaczenia w kolejnym filmie.